było zawsze bardzo ciekawe stykać się ze środowiskami francuskimi, jak gdyby bardziej prywatnie, bardziej intymnie. To nam się udawało w przypadku poetów. Środowisko, poprzez środowisko Kota, między innymi przez Pen Club także, bywaliśmy zapraszani, co nas bardzo bawiło i było nam bardzo przyjemnie. Byliśmy zapraszani przez księżnę na Rochefoucauld, która miała swoje żurki. Zapraszała tam masę ludzi, głównie starych ambasadorów z różnych okolic. I pamiętam, że myśmy bardzo się temu przyglądali, bo w końcu to jednak taki ród ze starą tradycją. To była taka osoba wysoka, świetnie się trzymająca, już dobrze po 70, ale stała w drzwiach, witała się ze wszystkimi oczywiście. Potem się mieszała w tłum i w tym tłumie można było wypić kieliszek wina i gdzieś kanapkę posiedzieć, bo właściwie nie posiedzieć, tylko postać, pochodzić. I tam właśnie pamiętam, tu przypomnę właśnie Kota, że on się tam pojawiał. Pojawił się też, był zaproszony, tylko to było tak, że jak zobaczyliśmy Kota, to właściwie jeszcze nie można było z nim się przywitać, a jego już nie było. Bo on po prostu z grzeczności przychodził, ale prawdę mówiąc od lat to go wcale nie interesowało. To był człowiek tak kompletnie wyprany ze snobizmów, nawet artystycznych, a co dopiero arystokratycznych, od których się bardzo łatwo nam uwolnić, bo nie mamy z tym do czynienia. Natomiast on był człowiekiem, który jak gdyby wszystkich traktował tak, że wszyscy są godni jakby uwagi. I to bardzo piękne było, że wszyscy zasługują na jego przyjaźń. I wszyscy chcieliby go widzieć częściej, tak jak pamiętam, tak jak my. Ale oczywiście zawsześmy się widywali, nawet kilkakrotnie, ale był właściwie bardzo zabiegany, ale równocześnie jak siadał, to właściwie był wolnym umysłem. Był tak, potrafił się tak się czuł lekko i swobodnie, że właściwie rozmowa z nim nigdy nie sprawiała kłopotów, bo jeszcze do tego on zadawał różne pytania, bo był ciekaw, co inni sądzą, co mi się też podobało. Pamiętam, że taki wtedy ogłosił Miłosz wiersz w Kulturze i myśmy się wzięli z Kotem, tylko się zwrócił do mnie, a co ty myślisz, co miał na myśli, jak ten wiersz napisał? Także tak stawiał pytania kłopotliwe. Ja to zresztą potem powtórzyłem Miłoszowi, który bardzo się zdumiał. To był taki wiersz, właściwie dosyć nietypowy dla Miłosza, może dlatego on o to zapytał. To był taki wiersz o nim jako o takim pyzatym chłopcu, który patrzy taki zbiornik na ryby, na ten... Staw? Nie, w domu, w szklanym. Ale w akwarium. Akwarium, na taki rodzaj akwarium, w którym są nie ryby, tylko jakieś zwierzątka. Takie te, które rosną oczywiście w morzu małe. Ja nie miałam pojęcia, co mam o tym sądzić. Ja to zanotowałam jako coś takiego, co jest po prostu obrazkiem z życia Miłosza, z jego dzieciństwa i tak wystarczyło mi to. Natomiast on się bardzo zastanawiał, czy to coś jeszcze znaczy. Także był dobrym odbiorcą poezji. Dobrym. Zresztą zrobił antologię poezji polskiej, bardzo dobrą. I nawet potem kiedyś jakieśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni, to powiedział mi, wiesz, miał być twój wiersz. Ale nawet nie powiedział kto. Jedna z osób, które w jury były, powiedziała, że jednak musi być ksiądz Twardowski. A myśmy nie mieli już miejsca, tylko na jedną osobę. Więc w takim razie straciłaś na księdzu Twardowskim. No, muszę powiedzieć, że zestawienie, nawet samo zestawienie z księdzem Twardowskim jest dla mnie śmieszne. Już nie mówiąc o tym, o rodzaju powieści, wierszy, jakie uprawialiśmy. To tyle.